Ponad 500 milionów złotych, tyle w ciągu ostatnich 20 lat pozyskało miasto Stalowa Wola z Unii Europejskiej na realizację projektów służących mieszkańcom. Przekonali się o tym wizytujący Stalową Wolę członkowie podkomisji sejmowej do spraw wykorzystania funduszy unijnych. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny wraz ze współpracownikami zaprezentowali komisji wykonane zadania, jak i projekty będące w fazie realizacji. Także w terenie goście mogli zapoznać się z unijnymi projektami, choćby z przebudową Miejskiego Domu Kultury, inwestycjami w parku miejskim, czy budowanym w systemie pasywnym nowoczesnym żłobko przedszkolem z basenem. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Tyle inwestycji, tyle zrealizowanych projektów. Można powiedzieć, że Stalowa Wola jest liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zarówno zewnętrznych, unijnych, ale również rządowych, ogólnie mówiąc wszystkich środków zewnętrznych. Także ogromne wrażenie, masa inwestycji już zrealizowanych i w trakcie realizacji. W ocenie członków komisji Stalowa Wola świetnie wykorzystuje unijną pomoc, wysuwa się na pozycję lidera w pozyskiwaniu dotacji. Dzięki temu miasto staje się ośrodkiem przyjaznym do życia zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych osób. Gdybym musiała wybrać drugie miejsce w Polsce do zamieszkania, to po Radomiu właśnie wybrałabym Stalową Wolę. Jest to miasto piękne, zielone, niezwykle przyjazne. No a przede wszystkim miasto z ogromnymi ambicjami, bo te ambicje ma prezydent tego miasta i jego pracownicy. Prezydent miasta podkreśla rolę samych mieszkańców. Bez konsultacji z nimi trudno byłoby dopasowywać unijne projekty do ich potrzeb. Projekty muszą wychodzić z głosu mieszkańców, muszą być trafione i wynikać z tych konkretnych potrzeb, aby nie realizować zadań, które będą pomnikami władzy, ale takie, które będą na co dzień cieszyły się obecnością samych mieszkańców, będą służyły do rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego, sportowego, a więc również budowa miasta zrównoważonego, które daje szansę dla wszystkich mieszkańców. I co istotne, drugi filar tego sukcesu to są dobre wnioski, a więc dobry zespół merytoryczny, który jest dobrze przygotowany, wniosek napisany pod względem formalnym, pod względem merytorycznym projektu i jednocześnie wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem. To są, myślę, takie najważniejsze elementy, które sprawiają, że dzisiaj Stalowa Wola jest tak dobrze oceniana, a horyzont na przyszłość dzięki nowej perspektywie jeszcze lepszy, więc na pewno będziemy tutaj bardzo aktywni, tak aby dalej zmieniać Stalową Wolę, wsłuchując się przede wszystkim w głos naszych mieszkańców. Podczas briefingu z dziennikarzami członkowie komisji wyrazili pewność, że przy tak merytorycznej i skutecznej realizacji projektów unijnych Stalowa Wola ma szansę na kolejne środki finansowe.